Dzień dobry Państwu, Dariusz Wieczorek. Zapraszam na kolejny program Prosto z Parkietu. A dzisiaj moim gościem będzie pan Grzegorz Miechowski, prezes i znaczący akcjonariusz 11bit Studio, producenta i wydawcy gier na urządzenia stacjonarne i mobilne. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry, witam wszystkich. Zaczniemy od Frostpunka, który trafił na rynek, którego premiera była pod koniec kwietnia tego roku. To dzięki tej grze, bardzo dobrze przyjętej przez inwestorów, przez graczy, mieliście rekordowy kwartał pod względem wyników finansowych. Jak teraz sprzedaje się Frostpunk? Ja jestem zadowolony z tego, jak to wygląda. Cały czas mogę porównywać cykl życia, czy ten wykres, który się cały czas rysuje dla This War of Money i dla Frostpunka. Więc Frostpunk jest tym, co chcieliśmy osiągnąć, czyli powtórzyć w sensie jakościowym, czy powiedzmy artystycznym grę, ale chcieliśmy stworzyć też grę o znacznie większym potencjale komercyjnym i to się nam udało, więc ja uważam, że ten kamień milowy, który sami przed sobą postawiliśmy, udało się zrealizować. Czy panie prezesie, ten wolumen sprzedaży kopii już jest bliski miliona, czy za chwilę przekroczycie magiczny milion? No, z takich informacji nie podajemy, ale mam nadzieję, że będę w stanie podać parę innych takich, które już historycznych, tak, na których można się dalej opierać w analizach. A na tym etapie, w tym czasie, biorąc pod uwagę czas życia tej gry, jak dużo lepiej sprzedaje się Frostpunk w stosunku do This War of Mine? No właśnie, to można fajnie porównać, bo to, co pokazaliśmy jako raport pierwszego półrocza, gdzie po dwóch miesiącach sprzedaży Frostpunk wygenerował ponad 40 milionów złotych przychodu, a na tamten czas, czyli 3,5 roku od premiery This War of Mine, wygenerowało na nas trochę ponad 80 milionów złotych. To znaczy, że dla This War of Mine zajęło 3,5 roku wygenerowanie 80 milionów, a dla Frostpunka 2 miesiące 40, czyli 50% tego wszystkiego, co zrobił This War of Mine. To wydaje mi się, że to właśnie pokazuje to, jak udało nam się zwiększyć potencjał komercyjny Frostpunka w stosunku do gry This War of Mine. Mhm. Czy liczycie, że jak czas życia Frostpunka będzie też tak długi jak This War of Mine, że przez te 3,5 roku będzie się bardzo dobrze sprzedawał? Ja nie widzę żadnych zagrożeń czy jakichś sygnałów, żeby miało być inaczej. Minęło już pół roku w tej chwili od premiery, dobrze liczę, to pół roku. No i nie widzę tutaj, czy 5 miesięcy, tak? Nie widzę jakichś sygnałów, które by zmieniały, które by powodowały, że powinienem zmienić moje myślenie i że ten cykl życia będzie wyglądał inaczej na This War of Mine. Jestem bardzo zadowolony też z pierwszej promocji, jaka była taka dedykowana dla gry Frostpunk na Steamie. To było w drugiej połowie sierpnia i w weekend naprawdę z powrotem trafiliśmy z portem na bardzo wysokie miejsca przebojów i listy przebojów Steama i wygenerował dla nas naprawdę bardzo dobre przychody. Teraz trwa promocja w popularnej sieci w Biedronce. Jak dużo Frostpunków trafiło do tych sklepów? Jakie macie oczekiwania? No i co z ceną? Bo czytałem takie komentarze, że dosyć nisko zeszliście. To są oczywiście też decyzje nie tylko nasze, ale naszego partnera dystrybucyjnego, czy również Biedronki. W związku z czym jakby dla nas ta cena hurtowa jest ceną atrakcyjną, bo jest liczona od wyższej ceny. Natomiast no fajnie, że to się stało, bo to jest bardzo limitowana edycja, to jest zaledwie kilka tysięcy sztuk, w związku z czym jakby dla całego wolumenu sprzedaży Frostpunka to nie jest jakaś istotna liczba, a mam nadzieję, że polscy gracze to odbiorą, że to jest fajny ukłon w ich stronę na początek roku szkolnego. Parę tysięcy sztuk w dobrej cenie. Panie prezesie, parę dni temu pojawił się bezpłatny dodatek do Frostpunka. Kiedy będą płatne dodatki? Płatne są zaplanowane na przyszły rok. W tym roku myślę, że mogę powiedzieć, że my adresujemy to, co było pewnymi oczekiwaniami od graczy, co dalej z Frostpunkiem. Więc pierwsze z nich, czyli to, co obiecaliśmy już na samym początku, że będzie jeszcze jeden scenariusz w ramach tej ceny, za którą gracze kupili grę, to co się właśnie wydarzyło, tak? Właśnie ten scenariusz został dodany do gry. To też jest w ogóle przy okazji ciekawa historia, bo wróciliśmy z powrotem do 21, 20 czy 25. Właśnie, chciałem zapytać, bez przeceny. Ja chciałem zapytać, jak ten bezpłatny dodatek zwiększył ruch w sklepie, tak? No bardzo ładnie, tak jak mówię, wróciliśmy, byliśmy tam w okolicach miejsca, pamiętam, 89, powiedzmy czasami koło 100, w tej chwili jesteśmy na 70, a wróciliśmy do pierwszej 25 najpierw sprzedających się gier w momencie,
kiedy ten dodatek został udostępniony dla graczy, a to wszystko się wydarzyło bez zmiany ceny, więc, no więc to dla nas też jakby taka kolejna ciekawa lekcja do nauczenia się, jak można wpływać na sprzedaż, nie tylko sterując ceną, ale też innymi rzeczami wokół gry. A poza tym to też pokazuje, że zostało to pozytywnie odebrane przez graczy. A czy do czasu tego wydania tego płatnego dodatku jeszcze będą jakieś takie bezpłatne dodatki zachęcające i przypominające, powiedzmy, graczom rynkowi o Frostpunku? Będą jakieś tam jeszcze mniejsze rzeczy, tak jak to pokazaliśmy na roadmapie, to co chcemy zrobić do końca tego roku. I jeszcze jeden duży, też właśnie adresujący oczekiwania, odpowiadający na oczekiwania graczy dodatek, czyli coś, co można nazwać pewnym trybem endless mode, czyli takiego grania nie w scenariusz do końca, ale bardziej w otwarty świat gry, który pozwoli grać bardzo, bardzo długo. Co jest oczekiwane w tym gatunku gier, o który my zahaczamy, czyli City Buildery. Panie prezesie, a co będzie dalej z waszym dotychczasowym hitem, This War of Mine? Czy będzie kontynuacja, czy będzie druga część tej gry, czy już tylko skupicie się na dodatkach? No, mi nic o tym nie wiadomo. IP jest nasze, prawa autorskie do tytułu, więc jeśli wpadniemy na jakiś naprawdę dobry pomysł, jak ten świat dalej rozbudowywać, to pewnie to zrobimy, ale przyznam szczerze, że w tej chwili nie mamy takich planów i w najbliższej przyszłości nie wydaje mi się, żeby coś się miało tutaj wydarzyć. To znaczy, że kończycie, tak? To na pierwszej części? Ja jestem zwolennikiem takiego scenariusza. Tak, to nie jest tak, że finalne decyzje zostały podjęte, bo jeszcze nie musimy ich podejmować, dlatego że jeszcze cały czas rozwijamy ten świat This War of Mine. Jeszcze przed nami dwa dodatki, które obiecaliśmy w ubiegłym roku, czyli dodatkowe dwie historie do gry i to się w tej chwili dzieje, to powstaje. Natomiast co potem będziemy decydować, jak zamkniemy tę historię? Ja jestem zwolennikiem takiego scenariusza, że skoro nie mamy naprawdę bardzo dobrego, genialnego pomysłu, jak to IP dalej wykorzystać, to nie widzę sensu rozwijać, dlatego że to jest temat taki wrażliwy, tak? który wydaje mi się, że też trzeba jakby długoterminowo, jeśli zaczniemy odcinać kupony i bardzo komercjalizować tytuł, który mówi o tym, o cywilach na wojnie i tak dalej, to długoterminowo myślę, że gracze zaczną nas postrzegać negatywnie, w związku z czym ja bym tutaj bardzo uważał. Czy dobrze pamiętam, przez te 3-4 lata, bo za chwilę będzie 4 lata od premiery This War of Mine, czy ta gra przyniosła wam 80 milionów złotych przychodów, tak, panie prezesie? No już ponad. A na jakie przychody liczyć, jeśli chodzi o Frostpunka w podobnym okresie czasu, czyli w ciągu 4? Jakieś liczby ma w głowie, tak, ale nie mogę powiedzieć, bo nie publikujemy. Czy możemy to sobie przymnożyć przez 4? Tak, tym się zajmują analitycy, więc tym się, że tam można zerkać, co próbują przewidzieć na przyszłość. Wróciliśmy do Frostpunka. A kiedy będzie gra na kolejne urządzenia, panie prezesie, tak? Bo na razie mamy na PC Frostpunka. Jaki jest taki harmonogram, powiedzmy? No, trwają prace, więcej nie mogę powiedzieć, bo to jest część kampanii marketingowej, odpowiedniego informowania w wybranych momentach przez zespół marketingowy i wydawniczy, kiedy powinniśmy o tym mówić, ale trwają prace. Na razie więcej nie powiem. Między innymi This War of Mine, BitCorp, Moonlighter i Children of Morta trafią na Nintendo Switch Nintendo, tak? Czy tutaj już wiemy, która będzie pierwsza gra i kiedy? No to... pierwsze dwie będą This War of Mine i Moonlighter, z tego co wiem. Tak naprawdę te trzy premiery BitCorp też myślę, że jest już dosyć blisko. Wiemy, że Children of Morta będzie na początku przyszłego roku, to po prostu podjęliśmy taką decyzję też z powodów biznesowych, żeby wykorzystać pewne dobre okazje biznesowe, które się nam przydarzyły. Opłaca nam się wydać grę już po nowym roku. Czyli panie prezesie, premiery Children of Morta nie będzie w tym roku, tylko właśnie na początku przyszłego roku, tak? Tak jak powiedziałem, z punktu widzenia biznesowego tak się nam po prostu opłaca zrobić. Natomiast pozostałe, z tego co wiem, powinny być w tym roku. Powiedzmy, że premiera BitCopa nie jest bardzo istotną premierą, natomiast dla nas z punktu widzenia tych przychodów, natomiast myślę, że jeśli chodzi o Moonlightera i o This War of Mine, to liczymy, że to mogą być całkiem istotne dla nas przychody. W ogóle strasznie się cieszę, że mamy ten line-up, bo to jest w ogóle dla nas ważna informacja, dlatego że ważne działanie, bo ważne jest to, że podstawowym rynkiem gier premium, czyli tych płatnych, tak, w których my działamy, to jest rynek komputerów osobistych i rynek konsol. I myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że na rynku komputerów osobistych mamy dobrą pozycję, jesteśmy w stanie generować dobrą sprzedaż, to konsole ciągle są słabszą tą naszą częścią, słabszym ramieniem, w związku z czym powinniśmy nad tym mocno pracować i myślę, że właśnie ten nasz line-up na Nintendo Switch pokazuje, że tak będziemy dbać o ten kierunek także jako ważne źródło przychodów. A jakie macie oczekiwania i te gry mogą się w jakim nakładzie sprzedać na konsole Nintendo? Czy to są kilka
10 tysięcy egzemplarzy, czy ponad 100, 150? No niestety jak to w dzisiejszych czasach jest bardzo duży natłok gier, w związku z czym ten rozstrzał jest duży. Te nakłady, na które można liczyć, to jest od kilkudziesięciu, ale i do kilkuset tysięcy egzemplarzy. Ta konsola się dobrze sprzedaje. Sami, tak. Mhm. No, komercyjnie jest sukcesem. Z jakością tytułów, z tego co wiem, bywa różnie, w sensie, że jest sporo słabych rzeczy i jeśli chodzi o jakościowe tytuły, to wcale nie jest tak różowo, więc mam nadzieję, że nasze zostaną odebrane pozytywnie i że fajny jest potencjał w tym komercyjny. Nie chcę mówić żadnych liczb, bo po pierwsze mówię, no nie powinienem grać z publikiem prognoz, a po drugie to dla nas też jest obarczone sporym ryzykiem niedokładności, to te nasze szacunki, bo po prostu jeszcze nic nie wydaliśmy na Nintendo Switch, więc będziemy mądrzejsi, jak wydamy te nasze pierwsze tytuły. Children of Morta to jest gra z waszego programu wydawniczego. Jak, panie prezesie, wygląda ten segment? Czy prowadzicie zaawansowane rozmowy z potencjalnymi właścicielami kolejnych gier? Czy takie premiery mogą się zdarzyć w przyszłym roku? Generalnie podsumowując, ten rok można go uznać za bardzo udany, bo tak mamy za sobą premierę Frostpunka naprawdę udaną. I my zrobiliśmy ten kamień milowy, który chcieliśmy osiągnąć. Następny był miesiąc później, już był Moonlighter. I to jest pierwszy tytuł z wydawnictwa, który się wspiął na pierwsze miejsce przebojów na Steamie, więc też sukces komercyjny, też dla nas ważny kamień milowy w rozwoju wydawnictwa. Liczymy na to, że Children of Morta ma przynajmniej taki sam, jeśli nie większy potencjał komercyjny, więc tutaj przed nami, mam nadzieję, też kolejne dobre wydarzenie w spółce. No i oczywiście budujemy dalej portfolio. Sprawy wyglądają dobrze, że te rzeczy, które mamy na stole w tej chwili, które będziemy mogli wydać i współpracować przy stworzeniu tych tytułów, wyglądają naprawdę interesująco. Natomiast zła wiadomość jest tylko taka, że te rzeczy są jednak jeszcze na w miarę wczesnym etapie, w związku z czym ten nasz line-up, nasze portfolio na 2019 rok w tej chwili nie jest dobre. To znaczy jest skromne po prostu, tak? Mamy to Children of Morta, pewnie jeszcze jakieś porty na techniczne, na inne platformy, tak żeby dobrze komercjalizować, dobrze wykorzystywać cykl życia gier. Natomiast z nowymi rzeczami na rok 2019 faktycznie wygląda najlepiej. Mhm. A czy te gry, panie prezesie, z tego segmentu wydawniczego, one będą coraz bardziej rozbudowane, będą potrzebowały większego budżetu? Jesteście na to przygotowani? Myślę, że tak. Jest to rzecz, która jest w tej chwili w trakcie liczenia wewnętrznie właśnie zespołem wydawniczym, jak powinniśmy po tym kamieniu milowym, który udało nam się osiągnąć, czyli po wydaniu Moonlightera, jak powinniśmy zwiększyć skalę wydawnictwa, a jak to będzie wyglądało, to mam nadzieję, jak następnym razem się spotkamy, to będę mogł powiedzieć więcej, bo jest to w trakcie. Także jeszcze finalne decyzje nie zapadły, zapadną dosłownie w ciągu następnych kilkunastu dni. No i to, na co wszyscy, panie prezesie, oczekują, to znaczy akcjonariusze, inwestorzy, czy o projekcie 8 chciałbym porozmawiać, tak? Project 8. Na jakim etapie są prace? Czy osób, które nad tym projektem pracują, przybywa, będzie przybywać? W którym miejscu jesteście? Tu za wiele niestety nie mogę powiedzieć, tak? Bo jeszcze nie zapowiedzieliśmy, czym dokładnie jest projekt, a że są to bardzo ważne dla nas zasoby marketingowe do wykorzystania, mówienie o tym projekcie, więc za dużo nie mogę powiedzieć. Natomiast projekt w tej chwili jest tworzony przez zespół poniżej 20 osób. Docelowo chcemy ten zespół rozbudować do wielkości zespołu frostpunkowego, czyli do blisko tam 60 osób. W związku z czym to jest projekt, który będzie w tej chwili będzie pod dużą naszą atencją i to jest zespół, który musimy dynamicznie rozwijać w następnych miesiącach, żeby w dobrym tempie mógł realizować dalej projekt. Kiedy zapowiemy go i powiemy coś więcej, sam dokładnie nie wiem, to jest decyzja marketingowa, też wynikająca z tego, jak długa kampania marketingowa będzie planowana dla tytułu. Biorąc pod uwagę to, że druga wasza duża gra, Frostpunk, wyszła po około 3,5 roku od premiery This War of Mine, czy w przypadku projektu 8, to jest nazwa robocza tej nowej gry, też może być taki dystans od debiutu? Chodzi o premierę projektu 8. Jest to możliwe, tak? No, w 2019 roku nie zakładamy, że w tej chwili, że jest prawdopodobne wydanie gry. Więc bardziej to jest 2020, najwcześniej 2020 rok, dokładnie, może i później, to ciężko mi w tej chwili powiedzieć. Natomiast my pracujemy nad tym, żeby te premiery się zagęściły, że tak powiem, u nas i po to właśnie budujemy zespół projektu 8 oprócz zespołu, który tworzy Frostpunka, a jeszcze mamy trzeci zespół, nieduży, który też za jakiś czas będziemy rozwijać, czyli zespół, który tworzy jeszcze historię do This War of Mine. To jest też zespół, który będzie za jakiś czas rozwijany na większą skalę, co pozwoli nam właśnie po projekcie 8 z większą częstotliwością wydawać nasze własne tytuły. Taki jest plan. A
plan, panie prezesie, jest jaki? Żebyście wydawali, nie wiem, 3-6 gier, zarówno jeśli chodzi o tę część wydawniczą i waszych własnych rocznie, czy nie? Czy to jest plan, o którym mówię, to jest plan średnioterminowy, tak? Więc nie mówię o tym, że to jest coś, co chcemy osiągnąć i osiąść na laurach. Natomiast w ciągu małych kilku lat chcemy, czy paru lat, dojść do momentu, gdzie mamy 3 zespoły, które pozwolą nam wydawać mniej więcej raz w roku jeden tytuł nasz własny, przez nas tworzony. Mówię mniej więcej, bo oczywiście każda gra to jest oddzielna historia, więc może być, że to czasami będzie 12 miesięcy, może czasami 18, może czasami troszeczkę więcej, ale na pewno ten okres powinien się wyraźnie skrócić. Jeśli chodzi o Fate 8, panie prosi, to czy to będzie gra troszkę do innego odbiorcy niż na przykład Frostpunk, czy bardziej do takiego konsolowego, młodszego? Czy tutaj może pan trochę zdradzić? No i tak i nie, znaczy nie mogę nic zdradzić. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to tak jak zdefiniowaliśmy siebie jako zespół, jako gry, jakie chcemy tworzyć, jak chcemy, żeby nas gracze postrzegali, to jest właśnie to hasło Meaningful Entertainment i Projekt 8 idealnie się wpisuje w naszą filozofię Meaningful Entertainment, więc tutaj nigdzie nie uciekamy w jakieś dziwne obszary. Natomiast jest to projekt faktycznie mocno inny niż This War of Mine czy Frostpunk, jeśli chodzi o to, jaką historię, co chcemy graczom opowiedzieć. Mm-hmm. Czy budżet na Projekt 8 będzie większy niż na Frostpunka? Bo do tej pory chyba Frostpunk to była najbardziej budżetowa, tak? Najwięcej pieniędzy przydaliście. Tak, konsekwentnie idziemy naszą drogą, to znaczy, że skoro robimy gry premium, chcemy je sprzedawać graczom po możliwie wyższej cenie, ale za to oferując coraz lepsze, coraz ciekawsze gry, coraz większe, coraz lepszą oprawą audiowizualną. Taki jest też plan dla Projektu 8. W związku z czym mam nadzieję, że też będziemy mogli tę grę sprzedawać nieco drożej, ale to wymaga też od nas z naszej strony większych nakładów. Plus dodatkowo moim celem i marzeniem jest, żebyśmy mogli wreszcie zrealizować projekt w taki sposób, że w dniu premiery będzie ona wydana nie tylko na PC-ta, nie tylko na komputer osobisty, ale również na konsolę. I to też wymaga większych nakładów. W związku z czym tak, trzeba zakładać, że budżet na Projekt 8 jest większy. Mhm. A jak, panie prezesie, idzie biznes w Chinach? Czy tam na przykład Frostpunk cieszy się największym powodzeniem? Tam najwięcej go sprzedajecie? Jesteśmy bardzo zadowoleni generalnie, jak biznes nam idzie w Chinach. To jest rynek, który wydaje dla mnie jakby z takim rynkiem, który się przekształca w rynku takiego pirackiego na rynek coraz bardziej legalny, tak jak to miało jakiś czas temu miejsce w Rosji, a jeszcze wcześniej w Polsce. Jeśli chodzi o Frostpunk, oczywiście każda gra jest swoją historią. Nie ma tak, że jakby struktura sprzedaży przez kraj jest dokładnie taka sama dla każdego projektu. Dla Frostpunka 3 kluczowe, właściwie prawie tej samej wielkości rynki. To są właśnie Chiny, to jest Ameryka Północna i to jest Unia Europejska. Chiny są dla nas jak najbardziej kluczowym rynkiem. Czy w Chinach cena jest najniższa, jeśli chodzi o Frostpunka? Czy różnicujecie te ceny ze względu właśnie na rynki? Nie wiem, czy najniższa, ale na pewno jedna z niższych. Wydaje mi się, że jest taka sama jak w Rosji, albo może ciut niższa niż w Rosji. W Polsce jest odrobinę atrakcyjniejsza też niż w Unii Europejskiej. No i w Stanach też właściwie odrobinę niższa. No taka jest charakterystyka rynków. Trzeba po prostu tam walczyć o zajęcie dobrej pozycji, zwłaszcza na rynku chińskim, który się w tej chwili właśnie kształtuje. Mhm. Panie prezesie, a jaka jest średnia cena gry teraz Frostpunka? Czy to jest jak dużo to odbiega od tej ceny wyjściowej $30? No właśnie przez to, że po pierwsze pierwsze przeceny za nami, bo i Summer Sale już za nami i pierwsza przecena na Steamie, plus do tego właśnie to, o czym pan mówi, że są różne ceny w różnych krajach, żeby się dostosować do gracza, do możliwości po prostu portfela gracza. Jak sprawdzałem na przełomie sierpnia i września, średnia cena była chyba powyżej $23. Przy tej górnej cenie, tak, gdzie jest gra najdrożej sprzedawana, 30 euro w Unii Europejskiej. Ale w tym jest VAT, trzeba o tym pamiętać w Stanach na przykład. Panie prezesie, jeśli chodzi o waszą pozycję gotówkową, to jest rewelacyjna. Na koniec czerwca mieliście chyba ponad 50 milionów złotych gotówki. Chcecie mieć taką dużą poduszkę właśnie finansową? Czy może ten pomysł wypłaty dywidendy, czy skupu akcji rozważycie? Jakaś poduszka jest potrzebna, bo to jest game development, w związku z czym trzeba zakładać, że jeśli robimy projekt, on może się opóźnić, a ważniejsza jest jakość projektu niż data wydania, więc jakaś poduszka jest potrzebna, no ale oczywiście nie takiej wysokości, więc przede wszystkim te pieniądze są potrzebne na nasze plany inwestycyjne. Tak jak mówiłem, chcemy rozbudować nasze zespoły do wielkości zespołu Frostpunka, a to oznacza znaczące zwiększenie liczby osób, które pracują w zespole. Zakładam, że to jest podwojenie liczby, które w tej chwili tworzą zespół.
No i do tego jeszcze też mamy plany dotyczące rozwoju części wydawniczej. Też chcemy zwiększyć skalę projektów, które tworzymy w części wydawniczej. Więc tą gotówkę, którą mamy, to no nie powiedziałbym, że mamy za dużo. Macie taki trzyletnie cele finansowe, panie prezesie, i one są powiązane z programem motywacyjnym. Jak ja sobie zerknąłem, chodzi o lata 2017-2019. Jesteśmy mniej więcej w połowie tego okresu, tak, bo znamy wyniki za cały 2017 rok i połowę 2018, i wy jesteście równo, jeśli chodzi o realizację tych celów. Ja rozumiem, że tutaj nic nie będziecie korygować, tak? Te cele zostają, tak? Czyli trzyletnie przychody to jest 126 milionów złotych i zysk brutto 71. No tak, przypominam, że to nie o tym decyduje zarząd, ale zgromadzenie akcjonariuszy. Ja wiem, że mamy swoje udziały, ale jednak mamy pakiet mniejszościowy, więc musimy się też liczyć z głosami innych akcjonariuszy, którzy się pojawiają na walnym zgromadzeniu, więc no nie zakładamy tutaj jakichś zmian w samych celach, które chcemy osiągnąć. Chociaż panie realizacja prezesie, dobrze wygląda. Chociaż panie prezesie, pojawiło się właśnie dosłownie wczoraj, już przed naszą rozmową, pojawiła się informacja o zwołaniu walnego na 25 października. I tam jest uchwała, która troszkę zmienia zapisy programu motywacyjnego. Czy to są jakieś takie techniczne zapisy? No to jest czysto techniczna korekta, doprecyzowanie, żeby nie było wątpliwości, tak? Bo byłoby dziwnym, gdyby... Bo trzeba pamiętać, że dla spółki papierowym, ale kosztem bo nie gotówkowym jest koszt programu akcyjnego i byłoby, wydaje mi się... Motywacyjnego Dokładnie, programu motywacyjnego, opartego na akcjach. Tak, na akcjach. Byłoby nielogiczne, gdyby koszty tego programu obciążały wynik, który mamy wypracować. Więc to chcecie doprecyzować, tak? Żeby nie było wątpliwości. Żeby ten wynik, który jest zapisany, od którego zależą opcje, przyznanie opcji, uwzględniał również właśnie ten koszt papierowy. Dokładnie. Panie prezesie, a co z pana zaangażowaniem pozostałych akcjonariuszy? Pozostajecie na tym samym poziomie? Czy będziecie zwiększać zaangażowanie w kapitale Eleven Beat Studio? W sensie my jako akcjonariusze, tak? Tak, jako akcjonariusze. No jesteśmy też częścią tego programu motywacyjnego, akcyjnego, więc jeden już za nami, te akcje objąłem i sprzedałem z nich tylko jakąś maluteńką paczkę. No, oczywiście mogę mówić tylko za siebie, ale ja nie planuję żadnej sprzedaży. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Moim i Państwa gościem był pan Grzegorz Miechowski, prezes Eleven Beat Studio. To właśnie dzięki uprzejmości Eleven Beat Studio mamy dla Państwa konkurs. Mamy do rozdania 5 gier This War of Mine, a tak naprawdę to są klucze dostępu do pobrania tych gier z platformy Steam. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać te gry? Po pierwsze, trzeba zasubskrybować nasz kanał, jeżeli jeszcze tego Państwo nie zrobili. Po drugie, trzeba skomentować wybrany film z hashtagiem This War of Mine. I po trzecie, trzeba wysłać do nas maila na adres sos@parkiet.com. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zachęcam do oglądania jutrzejszego programu punktualnie o godzinie 12 i do śledzenia naszego kanału na YouTubie.